Prosiłabym o ciszę i o skupienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza rzecz, proszę o wyciszenie telefonów, żeby nam nie przeszkadzały. Chciałam przywitać was wszystkich. Jak zwykle dużo nas jest, super reprezentacja i serce aż rośnie. Ale wszystkich was witam bardzo serdecznie. I bardzo serdecznie witam naszego nowego prezesa, pana Cezarego Tomista, który w czerwcu został prezesem. I tutaj moja dygresja. Świeża krew, młoda krew, szerokie horyzonty. Mimo że jest byle jak na świecie, my możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. No i osoby, dla której się w sumie tutaj spotkaliśmy, pana Władysława Michała Żagana, o którym powiem za chwilę. Słuchajcie, bardzo proszę, zaczniemy, jak my w zwyczaju mamy, od piosenki. I proszę otworzyć stronę numer 12. Pieśniczka, niech będzie. Słowa tej pieśniczki napisał Emanuel Grimm, muzyka Leopold Biłko. Czy już wszyscy gotowi są? 3, 4. Gronie nasze, gronie, Śląska wy ozdobą, wśród was serce płonie, człowiek czuje się sobą. Serce płonie, człowiek czuje się sobą. Wśród was myśl ma leci i dąży w przestworze. Dom głowic nadziei, gdzie prześwitu zorze. Dom głowic nadziei, gdzie prześwitu wzorze. Dom głowic zamieci, mknie by pocisk oczu. Gdzie ma gwiazda świeci, na niebios przeźroczu. Gdzie ma gwiazdka świeci, na niebios przeźroczu. Hale nasze, hale, pełne górskiej paszy. Już nasi górale nie śmią mieć szałaszy. Już nasi górale nie śmią mieć szałaszy. Cieszyńska komora ostrzy w sobie zęby, chce wyrwać góralom kąsek chleba z gęby. Chce wyrwać góralom kąsek chleba z gęby. Ale my nie domy odebrać sałaszy, bo ich posadzili pradziadowie nasi. Bo ich posadzili pradziadowie nasi. Oj, odkurzyliśmy tej piosenki, dawno się nie śpiewało. Słuchajcie, jedną z najfajniejszych rzeczy jest przyjmowanie nowych członków. Serce rośnie, że co 2-3 spotkania ktoś nowy chce do nas przyjść. Zapraszam tu Zenię Gaś. Dzień
Bardzo się cieszę, że zechciałaś być z nami w naszym kole, kole numer 1. Życzę ci przede wszystkim wspaniałych spotkań, dużo doznań, dużo tematów, które będą cię interesowały, poszerzania wiedzy, ale również życzę ci, byś spotkała tutaj u nas koleżeństwo. Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo się cieszę, że pani jest z nami. Dziękuję bardzo. I teraz tak, Zenia przyniosła, notabene moja średnio daleka sąsiadka, przyniosła słodycze, ale że mamy tutaj dużo słodyczy, to na następnym spotkaniu wtedy rozłożymy od Zeni słodycze. To jest pretekst, żeby przyjść. Tak. To merci, merci. Także też merci. A teraz już będzie główny gość, bo nie ma Czesia Stuchlika, który obiecał, że przyjdzie, ale go nie ma. No, cieszmy się, że w ogóle ma ochotę przychodzić, bo on już chyba ze 2 lata nie przychodził. Znaczy to, że zaczyna być zdrowszy. Kochani, chciałabym bardzo serdecznie jeszcze raz przywitać naszego gościa, ale ja już to będę na siedząco robić teraz. Pana Władysława Michała Żagana. Jest mi łatwo te imiona zapamiętać, ponieważ Władysław to mój ukochany tatinek, a Michał to mój jedyny syn. Tak się złożyło. Proszę Państwa, zanim oddam głos panu Władysławowi, przeczytam. Pan Władysław Michał Żagan jest z wykształcenia etnologiem i antropologiem kultury oraz menadżerem do spraw turystyki i hotelarstwa. Obecnie pracuje w Browarze Zamkowym Cieszyn jako menadżer do spraw produktów turystycznych, a także kieruje nowo powstającym Muzeum Historii Księstwa Cieszyńskiego. Z zamiłowania historyk oraz przewodnik turystyczny organizujący od kilku lat spacery tematyczne po Cieszynie. Autor bloga historycznego Principatus Tiesniensis, na którym publikuje liczne ciekawostki z historii Księstwa Cieszyńskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie i The International Heraldry Society z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Na co dzień zajmuje się promocją i upowszechnianiem historii, kultury i tradycji Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą. Prowadzi liczne działania z zakresu turystyki regionalnej i tak zwanej żywej historii. Związany z Fundacją Wolens, działającą na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki, promocji Cieszyna oraz regionu Śląska Cieszyńskiego, a także Fundacją Dziedzictwo Księstwa Cieszyńskiego, gdzie pełni funkcję eksperta. Organizator oraz współorganizator kilku konferencji naukowych, wystaw i imprez kulturalnych. Ja ze swojej strony dodam, co zaraz Państwo usłyszycie, człowiek złotousty, który pięknie przemawia. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie po takim wstępie, to teraz nie wiem co powiedzieć w każdym razie. Zacznę na pewno od tego, bo ta piosenka, która tutaj była przytoczona, szczególnie mi się spodobała ta ostatnia zwrotka, która się zaczyna od słów: cieszyńska komora ostrzy sobie zęby, chce wyrwać góralom kąsek chleba z gęby. No i prawda jest taka, że władza od zawsze była po to, żeby na nią narzekać i żeby prosty lud miał na co narzekać. Natomiast to się odnosi do czasów, kiedy już naszym terenem, naszym księstwem cieszyńskim rządzili Habsburgowie, którzy powołali tutaj komorę cieszyńską po śmierci Elżbiety Lukrecji, która zarządzała tymi terenami w ich imieniu. Natomiast wcześniej tymi terenami zarządzali Piastowie i oni też zarządzali w różnoraki sposób, taka jest prawda. Raz te ich rządy były lepsze, raz były gorsze, natomiast prostemu ludowi władza, jaka by nie była, zawsze nie odpowiadała. Ale my się przyjrzymy przede wszystkim kobietom w tej historii Piastów, bo o nich
mówi się już rzadziej. Ja jestem znany z tego, że najczęściej mówię o Przemysławie Noszaku. Taki los gdzieś mnie związało z księciem Przemysławem, kiedy rzuciłem browarze, żeby piwo nazwać Noszak. Od tego czasu gdzieś te nasze drogi się zeszły. Ale warto tutaj powiedzieć też coś o kobietach. Ja tam pierwotnie miałem to gdzieś tą prezentację, czy to wystąpienie przygotowane na marzec, na Dzień Kobiet dla koła, które przestało istnieć, macierzy, czyli koła numer 6. Więc cieszę się, że mogę ją przedstawić przynajmniej tutaj dzisiaj. No i tutaj widzimy to drzewo genealogiczne Piastów Cieszyńskich. Mi się lepiej gada jak stoję, dlatego stoję. To jest kilka pokoleń rodu, który odcisnął naprawdę ogromny ślad w historii naszego regionu. Tak naprawdę dał temu regionowi początek. I pierwszy jego władca, ja sobie będę powiedzieć, to drzewo będą Państwo mogli właśnie zobaczyć w powstającym muzeum. To muzeum jednak, doszliśmy do wniosku, będzie się nazywało Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich. I będziemy zwracali niż Księstwa Cieszyńskiego, bo stwierdziliśmy, że na Muzeum Księstwa Cieszyńskiego musielibyśmy zaanektować cały zamek, a musi tam funkcjonować też restauracja i hotel, więc ograniczymy się do historii piastowskiej. No i mamy Mieszka I Cieszyńskiego, więc to drzewo będzie do obejrzenia, będzie się mu można lepiej później przyjrzeć. No i jego żona przez długi, długi czas pozostawała nieznana. Właściwie to jest takie najnowsze odkrycie, gdzie wspólnie z Michaelem Morrisem Twarowskim od dłuższego czasu kombinujemy, jak tą żonę tak zwanie powołać do żywych, dlatego że istnieje jedna wzmianka o żonie księcia Mieszka I Cieszyńskiego, natomiast nigdzie nie ma jej imienia. Z kolei nekrolog książąt opolskich wymienia niejaką księżną Grzymisławę, która zmarła w 1286 roku. I ta księżna była, jedynie wiemy, żoną księcia opolskiego. Ale w 1286 roku nasz Mieszko, który potem był cieszyński, też był jeszcze księciem opolskim. Nie używał jeszcze tytułu księcia cieszyńskiego. I ta kobieta wymieniona jest w tym nekrologu jako osoba już zmarła. Dokumenty, z których mamy przekazy o żonie Mieszka I, pochodzą z 1301 roku, gdzie jest ona też wymieniona już jako osoba zmarła, gdzie książę we wstępie do swojego dokumentu, gdzie przekazuje tutaj las Kołobielska rycerstwu i mieszczanom, to wymienia tam swoją żonę, tam wpisuje w tym wstępie taką podziękę dla przodków swoich i swej zmarłej żony. No i ta księżna Grzymisława mogła być albo żoną Mieszka I, albo jego brata Bolesława. Natomiast, żeby mogła być żoną Bolesława, wyklucza ją jeden zasadniczy dokument, który do tej pory unikał lokalnym historykom. Mianowicie dokument króla czeskiego Przemysła Otakara II, w którym ten oto król przekazuje jakby rękę księżniczki Agnieszki Brandenburskiej właśnie Bolesławowi. Więc Grzymisława zmarła w 1386 roku, musiała być bezdyskusyjnie żoną Mieszka I. Dlatego, że inni książęta byli dawno już żonaci i tylko Mieszko i Bolesław miał się ożenić. Dla Mieszka była przeznaczona Agnieszka Brandenburska. Więc Grzymisława wywodziła się oczywiście z ruskiego rodu Rurykowiczów, była księżną kijowską. To też nam pokazuje, jak bliska jest ta historia, bo tak sobie dzisiaj myślimy, na Ukrainie trwa wojna, gdzieś tam Kijów wydaje się daleko. Ale ten Kijów wpisany jest również w tą historię chociażby Piastów Cieszyńskich poprzez małżeństwa naszych cieszyńskich władców z księżniczkami, chociażby z ruskiego rodu Rurykowiczów. Mówię ruskiego, co nie znaczy rosyjskiego, bo Ruś i Rosja to są dwie różne rzeczy. Ruś kijowska to jest teren dzisiejszej Ukrainy. Więc księżna Rusi kijowskiej, jej postać jej ojca odkrył jeden z właśnie mediewistów ukraińskich,
który zajmuje się dokładnie genealogią książąt Rurykowiczów. Ja będę szedł po tej głównej linii, więc książąt tych oświęcimskich zawsze będziemy omijać. No i zanim przejdę do księżnej Eufemii, to warto wspomnieć o księżnej Julii Elżbiecie. Jest kobieta, która została wydana za mąż za następcę Królestwa Czech, Wacława III. O co chodziło w tym sprytnym planie Mieszka I? Otóż Mieszko I zawsze widział w tym Cieszynie, w tym swoim księstwie nowo powstałym w 1290 roku, widział potencjał łączenia Królestwa zarówno Polskiego, jak i Królestwa Czeskiego. No i tą swoją córkę wydał za mąż za następcę tronu czeskiego, wiedząc, że ród Przemyślidów, który rządził wtedy Czechami, praktycznie wymiera. Co oznaczałoby, że potomkowie z tego małżeństwa, gdyby jacykolwiek się narodzili, mieliby prawo zarówno do tronu polskiego, jak i tronu czeskiego. W tym momencie piastowie cieszyńscy stanęliby najwyżej i unia pomiędzy Czechami a Polską byłaby gwarantowana właśnie tym małżeństwem. No niestety, takiego silnego sojuszu pomiędzy Polską i Czechami zawsze obawiały się kraje niemieckie, a to oznaczało, że Wacław III musiał zginąć. I tutaj niedaleko w Ołomuncu został zamordowany na zlecenie króla niemieckiego. Do dnia dzisiejszego w miejscu jego śmierci znajduje się oczywiście tablica, dlatego że był on ostatnim Przemyślidą na tronie czeskim. Wiola Elżbieta, jak to ówcześnie bywało, trafiła oczywiście jako wdowa do klasztoru. Natomiast nie na długo, bo wyszła jeszcze raz za mąż za wpływowego czeskiego szlachcica Piotra z Rożymberka. Natomiast jej szczęście też nie trwało długo, bo w wieku 26 lat umiera prawdopodobnie na jakąś chorobę. Wiola Elżbieta nie tylko zachowała się nam w postaci zapisu na drzewie genealogicznym, ale w kronice Królestwa Węgierskiego znajduje się taki oto obrazek, który przedstawia właśnie wjazd Wacława III ze swoją żoną Wiolą Elżbietą. To oczywiście ta pani w koronie, w zielonym płaszczu i czerwonej sukni. Więc ta Wiola Elżbieta, pomimo tego, że jej historia może była krótka, królową Czech była zaledwie rok, ale zdążyła zapisać się chociażby w kronikach węgierskich. Kolejna taka postać z kobiet piastów cieszyńskich to będzie niewątpliwie księżna Eufemia. Księżna Eufemia Mazowiecka, żona Kazimierza I, a zarazem matka najwybitniejszego z piastów Przemysława I Noszara. Księżna Eufemia jako córka Trojdena. Trojden był ciekawą postacią, bo zrezygnował on z piastowskiego orła, czy w ogóle z pojęcia piastowskiego orła i zmienił swój herb na tego oto wiwerna, jak to się określa w heraldyce. Wiwern od smoka różni się tym, to tak między nami, że smok ma cztery nogi, wiwern dwie. Ten czarny, tak? Ten zielony, tylko on prawdopodobnie wygląda na tym jako czarny. Ja tylko spróbuję nawet powiększyć, bo właściwie to mam w bardzo dobrej rozdzielczości to drzewo zrobione, więc jestem go w stanie powiększyć do całkiem dobrych rozmiarów. Więc to jest tak zwany żmij piastowski. No, propaganda PRL-u nauczyła nas, że istnieje coś takiego jak piastowski orzeł. To jest wymysł po to, żeby uzasadnić zdjęcie korony z godła polskiego później. Natomiast piastowie używali różnych herbów. Między innymi żmija piastowskiego, którego wprowadził Trojden I, ojciec księżnej mazowieckiej Eufemii. Ona była księżną też czerską. Została w 1324 roku żoną księcia Kazimierza I Cieszyńskiego. No i chodziło tutaj o zwyczajny układ małżeński. Układ polegający na tym, jak pamiętamy, kilka lat wcześniej Władysław Łokietek wysyła na ziemię dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego niszczycielskie oddziały Litwinów.
Żeby zapobiec tak naprawdę wojnie, książę Kazimierz Cieszyński bierze za żonę Eufemię Mazowiecką. Piastowie Mazowieccy byli też przeciwnikami Łokietka, podobnie jak Piastowie Cieszyńscy. Chodziło o to, nigdy jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o władzę albo pieniądze, więc tak też było w rodzinie Piastów, bo ta rodzina Piastów zazwyczaj jest idealizowana, natomiast funkcjonowała tak jak wszystkie inne rodziny rządzące, czyli jeden drugiemu był w stanie wbić nóż w plecy. No i tak też było między tymi naszymi Piastami, więc sojusz z Piastami Mazowieckimi dawał potęgę do ewentualnego konfliktu poważniejszego z Władysławem Łokietkiem. Eufemia okazała się być kobietą z charakterem i kobietą dość potężną. Zresztą zrodziła najwybitniejszego Piasta Cieszyńskiego, ale nie tylko jego, bo wszystkie dzieci Kazimierza i Eufemii osiągnęły bardzo wysokie pozycje w Cesarstwie Rzymskim i Królestwie Czeskim. Począwszy od Przemysława Noszaka, który tak naprawdę nie był przeznaczony do objęcia tronu, bo był zaledwie trzecim synem i gdyby nie śmierć najstarszego z synów Władysława, to książę Przemysław pewnie byłby poświęcony do jakiejś kariery bardziej duchowej, jak reszta jego rodzeństwa. Więc Władysław, który gdzieś tam na dworze króla świadczył swoje usługi jako sędzia, też jako dyplomata, został otruty we włoskiej Florencji i pochowany jest dzisiaj we Włoszech w Pizie. Grób księcia się zachował. W grę wchodzi Przemysław Noszak. Jako trzeci syn, bowiem starszy brat Bolesław, przeszedł już na stronę duchową i był osobistym kapelanem cesarza Karola IV. Przepraszam, pytanie mam. Tak? Ten Noszak, ja czytałem o Noszaku dość dawno temu, wiele lat, na że to tu się tłumaczy, bo w Piastowie Cieszyńskim był o Noszaku, czy jest skąd ta nazwa Noszak? No to jest po prostu przydomek księcia. No właśnie, skąd się wziął? On się wziął, to znaczy nie, no on się wziął z tego, że książę na starość cierpiał na podagrę, czyli dnę mączanową. No i po prostu musieli go nosić w lektyce, bo nie mógł ustać na własnych nogach. Ale to się wiąże z ostatnimi trzema latami jego życia, bo podagra w średniowieczu tak naprawdę wykańczała człowieka w ciągu 4 do 5 lat życia, więc to, że on chorował całe życie, jest całkowitą bzdurą i nieprawdą, bo gdyby chorował, to przede wszystkim nie osiągnąłby tego, co osiągnął, bo osoby chore w średniowieczu były odstawiane na bok społeczeństwa, gdzieś na margines. Gdyby był w jakiś sposób niepełnosprawny, to zamknęliby go w którejś z wież Cieszyńskiego zamku i nie pokazywali światu. Osoby chore nie występowały w dyplomacji w żaden sposób. Więc to, że on mógł chorować od 40 roku życia, jest bzdurą, bo gdyby chorował od 40 roku życia, to nie dożyłby prawie 78 lat, tylko dożyłby najwyżej 45. Ale noszono go w lektyce rzeczywiście dopiero pod koniec życia. Ale ważniejsza jest tutaj Eufemia, bo Eufemia korzystała z mocy swojego syna i z mocy jeszcze jednego ze swoich synów, ja go tutaj pokażę, bo Przemysław Noszak miał też bardzo potężnego brata. Nie tylko, zresztą wszystkie te dzieciaki były bardzo potężne w królestwie i w cesarstwie. Natomiast ten oto człowiek, Siemowit, przeor Joannitów, był kolejną postacią, jeżeli chodzi o wybitne postacie z dziejów Piastów Cieszyńskich. On był przeorem zakonu Joannitów. Przeorem zakonu Joannitów na Polskę, Czechy, Austrię, Niemcy, Kartynię, więc cała Europa Środkowa należała do tego człowieka, jeżeli chodzi o kościoły. Jego brat Przemysław Noszak był dyplomatą całego Cesarstwa Rzymskiego, więc tych dwóch panów doradzało cesarzom. A księżna Eufemia dopuściła się pewnego grzechu w swoim życiu, to znaczy świadomie bądź nieświadomie. Natomiast wiemy, że była kobietą z charakterem, no i nie bardzo pasowała jej bratowa, księżna Anna.
Jak Państwo kiedyś zwiedzali zamek w Rawie Mazowieckiej, to tam opowiadają tą historię, którą spisał Janko z Czarnkowa. Resztki tego zamku są. Resztki, teraz, dokładnie, tak? Resztki. Natomiast opowiadają tam tą historię o naszej cieszyńskiej piastównie Eufemii. Bo książę Siemowit III, jej brat, był tutaj na zamku w Cieszynie, a księżna uknęła taki spisek, jak to było na dworach, intrygi trzeba było knuć, żeby przeżyć. Więc księżna uknęła spisek, że dziecko, które jej bratowa Anna nosi w swym łonie, nie jest dzieckiem jej brata. Oczywiście książę Siemowit, kiedy wrócił do swojego zamku w Rawie Mazowieckiej, natychmiast kazał swoją żonę zamknąć w wieży, poczekać aż urodzi, a po rozwiązaniu udusił ją własnymi rękoma, a dziecko oddał na wychowanie do prostych ludzi. No i księżna Eufemia zdała sobie później sprawę z tego grzechu i poprosiła papieża o odpuszczenie jej grzechu. I co ciekawe, dzięki wysokiej pozycji jej dwóch synów, Przemysława i Siemowita, jako jedyna kobieta w XIV wieku uzyskała pełne rozgrzeszenie grzechu bezpośrednio od papieża. Jedyne, co musiała zrobić, to coś ufundować. I tą fundacją najpewniej był kościół świętego Jerzego tutaj w Cieszynie. Ale nie kościół, tylko szpital i przytułek dla ubogich, którego kościół ten był częścią. Stąd ten orzeł tam na zworniku nad ołtarzem przypomina nam o piastowskich dziejach tego kościoła. A księżna Eufemia wpisała się w historię jako kobieta charakterna, ale też jako kobieta, która tym księstwem zarządzała praktycznie od śmierci swojego męża do swojej własnej śmierci przez kolejne kilka lat. Trzeba sobie zdać sprawę, że Przemysław Noszak przez swoje wojaże i liczne wyjazdy bywał w Cieszynie rzadko, a prawie wcale. Dopiero choroba przykuła go do łóżka, no to wtedy zaległ w Cieszynie. Natomiast większość życia on spędził na dworach europejskich. Jeździł człowiek po Europie, a ktoś to księstwo musiał rządzić. I do 1374 roku to właśnie księżna Eufemia zarządzała księstwem. Bo zasada na dworach była następująca. Dopóki żyła księżna matka, to synowa nie miała nic do gadania. Więc, a tak się zdarzyło, że nawet synowa zmarła wcześniej niż księżna matka, więc Eufemia była tą osobą, która zarządzała cieszyńskim, księstwem cieszyńskim i cieszyńskim zamkiem. Po jej śmierci do Cieszyna przyjeżdża właśnie książę Siemowit i kiedy Przemysław Noszak przebywa w Anglii na swojej delegacji, gdzie zawoził księżną Annę Luksemburską, żeby ta pojęła za męża króla Anglii Ryszarda II, to właśnie Siemowit rządzi wówczas księstwem cieszyńskim. Więc tych dwóch braci doskonale się tutaj odnajdywało w tym rządzeniu. Eufemia umiera w 1374 roku. Najpewniej, bowiem od tego roku nie występuje jej imię już w dokumentach kancelarii książęcej. Księżniczka Elżbieta, żona Przemysława, to jest najbardziej tajemnicza postać ze wszystkich. Żyła krótko, a kiedy Przemysław Noszak się z nią żenił, miała lat 13, on prawie 30. Natomiast kobieta w wieku 13 lat w średniowieczu była dorosła. Więc tak to funkcjonowało. Zresztą Przemysław Noszak był jej opiekunem, bowiem ojciec księżnej Elżbiety, książę Bolesław, umiera przedwcześnie. Księżniczka jest jeszcze zbyt młoda, zbyt mała, żeby móc tak jakby zarządzać księstwem bytomsko-kozielskim. Więc o opiekę nad nią wnioskuje właśnie książę Kazimierz ze swoim synem Przemysławem. No i tak jakoś wyszło, że Przemysław również pojął Elżbietę za żonę. Natomiast wiemy, że książę kochał ją w
chyba najbardziej ze wszystkich kobiet, pomimo tego, że udowodniona jest co najmniej jedna z Mildrada, księcia Przemysława Noszaka, kiedy zbałamucił do swojego łoża królową Czech, za to popadł w niełaskę króla na kilka lat. Rzeczywiście on znika z dokumentów pomiędzy rokiem 1361 a 1367, więc popada w niełaskę Karola IV i tak naprawdę tę swoją pozycję odbudowuje w 100% dopiero, kiedy władzę przejmuje Wacław IV, czyli syn Karola IV. No, zbałamuciło on oczywiście Annę Świdnicką. Natomiast Elżbietę kochał, o czym świadczy zabytek, który na pewno wszyscy znają, ale nie do końca zdają sobie sprawę z jego prawdziwego znaczenia. Otóż Cieszyńska Madonna. Mało kto zwraca uwagę na to, w co jest ubrana Cieszyńska Madonna, bo ona nie jest ubrana w typowe szaty maryjne, a jest ubrana w typową suknię dworską z XIV wieku, taką, w jakiej chodziły kobiety na dworach królewskich, cesarskich, książęcych. Dlatego ten napis w kościele Marii Magdaleny Księżna Cieszyńska, módl się za nami, wcale nie jest taki nieoczywisty. No i ta Cieszyńska Madonna, co było powszechne w XIV, ale nie tylko w XIV, bo i w XV, XVI, XVII, XVIII i XIX wieku, najprawdopodobniej była wyrzeźbiona na wzór księżnej Elżbiety. To właśnie księżna Elżbieta pozowała rzemieślnikowi z praskiego warsztatu Piotra Parlera, tego samego człowieka, który budował most Karola w Pradze czy katedrę świętego Wita. To właśnie ona z pierworodnym synem Przemysława, również Przemysławem, prawdopodobnie pozowali do tego dzieła. No i to też jest taka ciekawostka, po śmierci Elżbiety książę Przemysław nigdy już się nie ożenił, natomiast modlił się do tego oto posągu w swojej prywatnej kaplicy. Zresztą ona jest też ubrana, ta wersja kolorystyczna, którą widzimy na Starym Targu, też nawiązuje do dworskich szat książąt cieszyńskich. Więc ten błękitny płaszcz obszyty złotem, który ona ma na sobie, to jest tak naprawdę płaszcz ceremonialny książąt cieszyńskich. Zapinka, którą posiada, którą tamten mały Jezus trzyma, to jest identyczna.